Kolejne europejskie kraje wprowadzają obowiązek szczepień. W przeciwnym razie osoby niezaszczepione czeka seria ograniczeń. Jako pierwsza o wprowadzeniu ograniczeń dla niezaszczepionych poinformowała Francja. Od 1 sierpnia każdy obywatel tego kraju przed wejściem między innymi do restauracji, kina, pociągu czy samolotu będzie musiał okazać dowód szczepienia przeciw COVID-19. Od początku sierpnia certyfikat sanitarny będzie obowiązywał w kawiarniach, restauracjach, centrach handlowych, a także w szpitalach, domach opieki, placówkach medycznych, również w samolotach, pociągach i autobusach. I tylko ci, którzy zostali zaszczepieni i ci, którzy uzyskali wynik negatywny, mogą uzyskać dostęp do tych miejsc, niezależnie od tego, czy są to klienci czy pracownicy. Podobne restrykcje od jutra zaczną obowiązywać także w Grecji. Wszystkie wewnętrzne obszary klubów nocnych, barów, kin i teatrów będą działać wyłącznie dla zaszczepionych obywateli ze zwiększoną, ale z góry ustaloną liczbą odwiedzających. Poinformował premier Grecji, cytowany przez serwis Greek Travel Pages. Teraz na taki sam krok decyduje się Irlandia. Tu do pubów, barów i restauracji będą mogły wejść tylko osoby w pełni zaszczepione. W Portugalii od 10 lipca przy meldowaniu się w hotelach lub innych obiektach noclegowych niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o zaszczepieniu przeciw COVID-19. Rozszerzyliśmy zastosowanie i wymagania certyfikatu cyfrowego na hotele i inne obiekty noclegowe w całym kraju. Jak na razie restrykcje te obowiązują tylko w weekendy. A zatem rodzi się od razu pytanie, czy wprowadzenie ewentualnie takich rozwiązań wzorem Francji byłoby skuteczne. Czy będzie też we Francji skuteczne, to czas pokaże. Zauważa dr Jarosław Świeczkowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Jak na razie nie wiadomo, jak daleko pójdą wprowadzane restrykcje. We Francji już 1 000 000 Francuzów zapisało się na szczepienia. Tysiące osób wyszło na ulicę w proteście przeciwko wprowadzanym ograniczeniom dla niezaszczepionych.